Kościół Wizytek przy krakowskim Przedmieściu jest jeden z dwóch kościołów, które przetrwały zawieruchę wojenną. Wybudowany w połowie XVIII wieku według projektów Jakuba Fontany i Karola Baja, przynajmniej tak świadczą dokumenty archiwalne, reprezentuje bardzo ciekawy przykład późno-barokowej elewacji podzielonej systemem kolumn, które dają mocno światłocieniowy efekt. Ten światłocień możecie Państwo obserwować szczególnie przy takiej pogodzie jak dzisiaj, gdzie słońce wydobywa każdy z detali. Dotacje stołecznego konserwatora przyznawane przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy od kilkunastu już lat, ich suma wyniosła ponad 6 milionów złotych, przyczyniły się właśnie do remontu tych elewacji. Elewacja frontowa, elewacje boczne, ale także wnętrza kościoła, między innymi pochodzące z początku XX wieku organy, możecie Państwo zobaczyć w czasie naszego spaceru. Początek remontu całego zespołu klasztornego to był remont dachu, czyli więźby dachowej, takiej 300-letniej i dachówki. Natomiast kolejny remont to był remont elewacji frontowej w 2010 roku. Duży nacisk był też położony na kolorystykę elewacji ze względu na to, że na przestrzeni tylu wieków te kolory były zmieniane podczas kolejnych remontów. Remont organów to wyglądał w taki sposób, że wszystko, co tutaj jest na chórze, oprócz tej obudowy organów, która tutaj jest widoczna w tej chwili, razem z tym stołem gry, z tą ławką, z klawiaturą pedałową i całym wnętrzem zostało wywiezione do warsztatu, do remontu. Tu nic nie zostało. Została pusta szafa, nawet bez tych piszczałek frontowych, które widać na froncie. Wyremontowane zostało i ponownie zmontowane. Klasztor jest rzeczywiście klauzurowy, stąd siostry korzystają z pomocy zespołu technicznego właśnie, żeby to prowadzić. Natomiast kościół jest udostępniony. Udostępniony jest właściwie przez cały dzień, otwarty, można go zwiedzać. Prawie 6,5 miliona złotych dotacji z kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pozwala dbać o jeden z najcenniejszych kościołów warszawskich. Zapraszamy Państwa do wycieczki, do zwiedzania kościoła Wizytek w Warszawie. Nie tylko z zewnątrz, nie tylko od strony elewacji, ale także w środku, między innymi podziwiając piękne poddane konserwacji organy.